Cześć, ja jestem Viper i zapraszam na kolejny materiał z cyklu Dishonored, część druga. No i kurczę, jestem już tutaj w tym pałacu. Zobaczcie. Wielki pałac i musimy znaleźć ducha Delili. O, ciekawe, no poprzednio mi się nie udało. Ale może tym razem będzie zdecydowanie lepiej. Teraz postaram się to zrobić trochę bardziej ostrożnie. Wciąż czekamy. Przy okazji dołapuję. Wiesz, co tylko chcesz. Dzień sądu jest już blisko. W całej karnace toczą się głowy, a gardła cieknie krwią. Do diaska muszę się wysikać. Przecie krew i gówno. Wszystko idzie w cholerę. Niczego potrzebujesz, ale nie mogę ci pomóc. Nie mogę nic. Jest tam kto? Dzieje wyjątkowo mnie stresuje. Szkuźwa, już by powiadomił, kurczę, kogoś. Jakbym go nie załatwił, no. Chyba go załatwiłem. Nie podoba mi się to. Lepiej się rozejrzę. Krążą jakieś plotki. Rozejrzyjmy się. No, niech tylko mnie zobaczy. Ukryte przejście, ale to jest gdzieś, kurczę, no tędy raczej chyba nie dam rady przejść. To jak ominąć, kurczę, tego delikwenta? Może tym razem sobie zapiszemy już tutaj na tym poziomie, żeby później nie tracić czasu. Tak mnie na pewno nie zauważy przy tym przeskoku. Okej, udało się. Myślę, że tam na tym tarasie to chyba nikt tam nie wszedł. Także spokojnie, w razie co będę mógł się tam ukryć. Tam jest ta krocząca machina. Ciekawe czy... O, proszę. Mogę tutaj wejść. Mogę chyba tędy zejść. Tak mi się wydaje. O kurcze! O kurcze, widzieliście to? Zostałem definitywnie porażony prądem. Dobra, to jeszcze raz chyba bym... O kurcze! No skubany. No na szczęście ciała zamieniają się w proch. Okej, ile ja mam? O, 9 eliksirów. Halo, jest tam kto? Nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu, nie mam na to czasu. A zaraz, a gdybym tak tutaj... Dodatkowa diagnostyczna pętla. Ogólny stan wykrycia.
Okej. Byle do końca zmiany. Potem pójdę do domu i trochę odpocznę. Ale zobaczcie, tu kurczę, ten przewód idzie tam na górę. To brzmiało jak... Nie. No. Aha, proszę. O to chodziło. Więc teraz śmiało mogę przejść. No i będę pewien, że mnie, kurczę, prąd nie porazi. Ach, tutaj jest, kurczę. Ale... Odpoczniesz sobie trochę, żebyś w razie co pomocy nie wezwała. Co to jest? Dobra, więc jeden element mam załatwiony. 51 metrów do ducha Delili. Nawet tutaj jest ciało, patrzcie. Ale to już nie moja sprawka, jeśli o to chodzi. Dobra, jeszcze trochę podejdę. Ach, tutaj jest. Kurczę, dobrze by było, żeby on odszedł. Jeśli słychać to nagranie, maszyna ładuje cewkę magnetyczną. Wciąż czekamy. Przy okazji doładujemy drugą cewkę. Ten dźwięk oznacza wykrycie niepotwierdzonej aktywności. O kurczę! Momentalnie! Co ja mam z tym zrobić? Jak ja mam wyłączyć ten kurczę prąd? O, nie ma żołnierza. Ach, kurde. Maszyna znajduje się w stanie niepewności. To nagranie wskazuje na fałszywy alarm. Dobra. Ale moment, strzał i koniec. Ale wiecie co? A gdybym tak spróbował go zaatakować? Dźwięk rejestracji wykrycia. Ciekawe, czy... Maszyna typu...
No i ręka mu poszła. A, pięknie. Ale nie mogę po nim nic zebrać chyba. To w takim razie, moi drodzy, teraz sobie zapiszemy. Żebym już nie musiał powtarzać tego samego ataku. No i tak, i co tu można zrobić? To jest dobre pytanie. Spróbujemy... O kurcze! Ja nie mogę. Bo za blisko się zbliżyłem w takim razie. No i zobaczmy. Ha, 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 te granaty to nic nie zrobią. Albo... Zobaczmy, cóż takiego chowa tutaj Duke'a. Proszę, udało się. Ha, 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 ha. No nie spodziewałem się, że mi to się uda. To chyba prowadzi do skarbca Duke'a. Znasz już położenie skarbca, jest jednak zamknięty. Duke ma klucz. Potrzebuję jego klucza. No ciekawe. Już mamy wyłączone, także nie ma chyba potrzeby ponownie tego robić. Dobra, czy ktoś nowy się tu pojawił? No wygląda na to, że nie, ale muszę być ostrożny. Jeszcze kurczę, tu bym zajrzał. Czy dwie osoby? Miało być trafienie w głowę, czy może... Hej! Nie wiem. Zostaw mnie w spokoju! Straż! Do mnie! Kuźwa mać! Gdzie ty mi uciekłaś? Co do... A zresztą... Co mi tam? Dobra, a w pobliżu znajduje się runa lub... Tutaj jest 9 metrów. Nie wiem, czy podchodzić, kurczę, czy atakować. Na pewno nic takiego. Tam się trzecia się osoba zbliża. Psa albo coś. Oczywiście, że wszyscy są pełni napięcia. Cała rodzina.
rodzina. No nie wiem, nie wiem, mam wątpliwości. Co się stało? Ktoś tu był? Tutaj widzę, to ktoś sobie urządzał imprezę z tego, co widzę. Zobaczcie. Ha. Zgniła figa. Ale mogę sobie przejść chyba tędy ewentualnie. Tutaj jest jakaś pani. O kurcze. Ach, ty skrubańc. Co to było? Ej, a ty dokąd się wybierasz? No to teraz tylko ty i ja. No? Nawet nie zauważył. Okej. Nic się nie wydarzyło, nie? No i doskonale. Wielka sala tronowa, no to. Zapisujemy sobie oczywiście. O kurcze! Jejku, jak dobrze, że zapisałem. Aj, kurczę, zaraz. Bo skąd to? Ach, udało się. O, jak się cieszę, że się udało, kurczę. Ściany amulet, proszę bardzo. Broni palnej nie używam. O, i parę... Skoro nie słuchasz ostrzeżenia, to wzywam pomoc. Nie poznaję cię. Pomocy już nie wezwiesz. Dobra, to jeszcze mamy tutaj drzwi, tutaj przejście, tak? A tu jest na tą główną salę. Okej, to na razie zamknę. A cóż to za zawód na twojej twarzy? Nie chodzi o zasługi. Wewnętrzny krąg to zbieranina pupilków Duke'a. Zaplute przydupasy. Przynajmniej do nich nie należy. Kurczę. A tutaj? Myślę, kiedy już... Bójco o tronę, Duke będzie potrzebował ludzi do zapanowania nad tym lotnym wyzwaniem. No tutaj to zdecydowanie komplet... A jednak! A jednak, mamy monety. Dobra, teraz pytanie... Trzeba atakować tutaj. On z kimś rozmawiał, ale teraz nie widzę nikogo. Dobra, kolejny zapis.
tam widzę żołnierza, a tutaj co to jest? Aha, tutaj mogę sobie uzupełnić zdrowie. A jeśli chodzi o runy i amulety, i kościane amulety, no na razie spokój, ale... Zapomnij o tym. Nie. To koszmarny pomysł. Zresztą, kurczę. Tak. Widzisz? Zawsze mam rację. Okej. Czy coś po sobie zostawiłaś? Chyba nie. Dobra, co jest na stole? To chyba była romantyczna kolacja, coś mi się wydaje, ale... Ale była. Już nie będzie. Swoją drogą. No proszę. Kolejny stolik. Ale tutaj już dla mnie nic kompletnie nie ma. O! To nie moja robota. Niepotrzebnie się przyglądałeś. Zresztą może jeszcze raz dokładnie przejrzę, czy czegoś nie zostawiłeś po sobie, ale chyba nie. Ach, i teraz główna sala. Co ja mam tutaj teraz zrobić, kurczę? Czy bezpośrednio atakować? Powiem wam, że... To są chyba cywile, mi się wydaje. Co to za zamieszanie? Co to... O kurcze! No, teraz przyjdź tutaj. Kurczę. Wróg wykona udany manewr. O, skubany, załatwiłem go. Ale jazda. Maszyna działa z niską prędkością. Kurczę. Dobra, idę na salę główną. Ale zapiszę sobie. Bo kto wie, co jeszcze mnie tutaj czeka. A nie chciałbym ponownie zmierzyć się z tym żołnierzem. No nawet nie muszę, kurczę, spożywać żadnych posiłków, żeby sobie odbudować zdrowie.
Beczki nie mogę rozwalić. Ale mogę wziąć adrenalinę. Adrenalina jest na maksa. Dobra, czy tutaj mogę jakieś drzwi znaleźć? Nie. W takim razie... A, tutaj? Nie, tu... O kurczę, kto tu jest? Proszę, 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 nie ma ciała. Tutaj chyba jeszcze nie byłem. Marcheweczka i ziemniaczek. Zawsze liczyłem, że zwiedzę pozostałe. Podobno na Tybi dają swoim dwukrotnie wyższe żołdy od naszych. Wygodnie żygania sucharami tylko po to, żeby odmrażać sobie zad w jakimś północnym porcie? A poza tym... Co to było? Zaczynamy! No i świetnie. Po tobie to nic nie zostało, kolego. Ale mimo wszystko ja się tutaj rozejrzę. Mamy eliksir. W sumie 7 sztuk. Ale dalej nie przejdę. To jest koniec. Ewentualnie mogę się wina napić. Ale akurat za winem nie przepadam. Więc nic z tego nie będzie. No niewiele tutaj. Niewiele tutaj mogę. Nawet tutaj nic nie ma. A, jest adrenalina. Nie no, tragedia. W takim razie chyba muszę iść na górę, no nie pozostaje mi nic innego. Ale to jest, zobaczcie, ukryte przejście 17 metrów. Od razu ciało zniknęło. Świetnie. Ja. Kurczę, ile tutaj jest tych poziomów? Dobra, czyli w razie co jeszcze będę mógł wejść na piętro następne. No i zobaczymy, co tutaj nas czeka. Muszę po prostu... Słyszę jakiś odgłos. No powiem wam, że zabijam tutaj wszystkich bez wyjątku. Nie wiem, czy to będzie miało jakieś konsekwencje. No ciekawe. Kapitanie! Jeden załatwiony. Nie uciekniesz! Niech mnie ściśnie! Cholera, co to było? No i spokój. A, jednak jeszcze nie.
Dobra. No to moi drodzy, cóż to jest za biuro? Czy jest jakoś oznaczone? Nie wiem, czy to nie jest biuro Duke'a, ale to już zobaczymy w następnym materiale. Dokładnie przeszukam to. No w sumie to nie jest biuro, bo tutaj jest bar i bilar. Więc do biura to chyba jeszcze nie tędy droga, ale zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie kciuka w górę. No i oczywiście komentarz, jeżeli wam się podobał. I do usłyszenia, cześć!